Witam, witam. Dzisiaj to będzie rozpierdol z tym wywiadem. Zobaczycie, co to jest prawdziwy wywiad, a nie takie kadzenie beki, jak te trolle chcieli nas udupić, a sami się ujebali. Ten Janusz Kupiec, Arno, czy Zbyszek Kupiec i ta Ela, Ewa, Czyzga. O. Trzeba im pokazać, jak można normalny wywiad zrobić, a nie robienie beki, kurwa. Specjalnie dzisiaj z Warszawy przyjadę do nas zrobić wywiad zajebisty. Niech antyfani się, kurwa, pulsują, bo nie potrafię zrobić normalnego wywiadu. Ich sprawa, nie moja. Pierdolę dziś krótko na temat. Zobaczycie, jak będzie rozpierdol, że będziecie nas przepraszać za to, że faktycznie myśleliście i tak, a wyszło coś innego, że wyszło na dobre. Mam nadzieję, że kurwa wreszcie się obudzicie, przestaniecie słuchać tych jebanych troli i wreszcie zaczęliście sami myśleć. Wystarczyło obsrać ich, tego Janusza Kupca, Arnolda Kupca, czy Mateusza Kupca i tego Ewę Drzyzgę, ala. Obsrali się. To dziś huczy internet na ten temat. Trzeba być niezłym zjebem, ciotą, żeby tak się obrać, kurwa. Jeszcze publicznie, rozumiem, jakby nie było ludzi, to jeszcze, ale publicznie się obsrać, to jest wstyd. Dlatego Janusz Kupiec nie nagrywa filmików na swoim kanale, bo mu jest wstyd, że sam siebie w chuje zrobił. Ale jego broszka nie moja. Chcieli nas ośmieszyć, co się okazało, że oni sami się ośmieszyli. Publicznie. Przy wszystkich. Każdy ich widział, kurwa. I to są trolle? To są zjeby, a nie trolle. W krótki temat. Będę.